Dzień dobry. Witam Państwa w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hahnemanna Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego na wirtualnej odsłonie wystawy pokonkursowej konkursu Piękne i Nieznane Zakątki Ziemi Łódzkiej w obiektywie jej mieszkańców. Cieszę się ogromnie, że mimo tych obostrzeń związanych z pandemią zrealizowaliśmy konkurs do końca. Za chwilę będziemy mogli zobaczyć plon konkursu i wysłuchać rozmowy, którą przeprowadzi kurator wystawy, pani Monika Nowakowska, z laureatami pierwszego i trzeciego miejsca. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że wystawę, mam nadzieję, w wersji już takiej papierowej, w galerii, na ścianach, będziemy mogli obejrzeć już w nowym roku, kiedy będą galerie dla zwiedzających otwarte. Na razie musimy po prostu pójść na kompromis i obejrzeć to wydarzenie na platformie YouTube Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Jeszcze raz gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszam na wernisaż. Dziękuję. Witamy Państwa na otwarciu wystawy będącej podsumowaniem konkursu fotograficznego Piękne i Nieznane Zakątki Ziemi Łódzkiej w obiektywie jej mieszkańców. Prezentujemy 12 zdjęć wybranych do kalendarza na 2021 rok, przyporządkowanych 12 miesiącom. To prace bardzo różnych autorów, zarówno z Łodzi, jak i z województwa łódzkiego. Każda praca jest inna i z każdą wiąże się inna historia, którą warto poznać, bo jest opisana w kalendarzu. Ponadto pokazujemy jeszcze 14 zdjęć tych samych autorów, ale też kilku innych osób. Te wszystkie prace zostały wybrane przez jury spośród 70 propozycji nadesłanych z całego naszego województwa i obrazują jego piękno, jego mało znane, a warte odwiedzenia miejsca. Ten konkurs dedykowany jest wielbicielom fotografii turystycznej, wielbicielom przyrody, ale też zabytków w krajobrazie, którzy odwiedzają czasami przypadkiem ciekawe miejsca i postanawiają uwiecznić je w fotograficznym kadrze. Prace mają bardzo często wymiar artystyczny, kojarzą się z malarstwem, z grafiką, często też z reportażem. Każda praca jest tak inna, że myślę, każdy znajdzie coś dla siebie. Wystawę możemy oglądać od 18 grudnia od godziny 18:30 na kanale YouTube. Natomiast fizycznie wystawę będzie można odwiedzić, kiedy zostaną otwarte galerie, kiedy skończy się lockdown. Myślę, że nastąpi to w przyszłym roku. Serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do inspirowania się tymi fantastycznymi zdjęciami i odkrywania uroków ziemi łódzkiej. Protokół obrad jury konkursu fotograficznego Piękne i Nieznane Zakątki Ziemi Łódzkiej w obiektywie jej mieszkańców. Jury konkursu w składzie Dominika Cybuch, Mariusz Nowicki, Ryszard Sąsiadek po obejrzeniu 70 prac zgłoszonych przez 14 autorów przyznało: pierwsze miejsce Arkadiusz Dalek za pracę Lasu Krzyk, drugie miejsce Radosław Trzciński za pracę Ruiny Dworu w Krąkowie, trzecie miejsce Tadeusz Papis za pracę Most Tramwajowy na Nerze, trasa Lutomiersk-Kazimierz. Prace automatycznie wybrane zostały do kalendarza. Jury wyróżniło autorów wybraniem prac do kalendarza 9 prac 9 autorów. Krzysztof Antoniuk, praca Wiatrak, okolice Pęczniewa, Sylwester Cichal, praca Cmentarz Żydowski w Łowiczu, Marcin Dybalski, praca Mały Staw, Marcin Kwarta, praca Droga na Górne Chełmno, powiat radomszczański, Jolanta Oluchowska, Wiatrak Koźlak na Przysiłku w Kocilewie, Joanna Łabeńska, praca Kolory Wzniesień i Agnieszka Łęgocka, praca Barkowice Mokre, Przemysław Sowiecki, praca Nowa Sobótka, Kościół Mariawitów i Dom na Skrzyżowaniu, Agnieszka Wojtera, praca Tama. Ponadto jury zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 14 prac 14 autorów. Krzysztof Antoniuk, Mostek nad Pilicą, Sylwester Cichal, Kapliczki w Bolimowskim Parku Krajobrazowym, Arkadiusz Dalak, Łowisko u Tadeusza, Katarzyna Dobosiak, Nagrobek Rodu Jastrzębskich,
Marcin Dybalski, Wiosenne przebudzenie, Marcin Kwarta, Kabliczka choleryczna w miejscowości Przedbórz, Jolanta Luchowska, Rzeka Grabia we wsi Barycz, Bohdan Luchowski, Za kola warty widziane ze wzgórza Grodzisko koło Konopnicy, Joanna Łabeńska, W lesie dziś nie zaśnie nikt, Agnieszka Łęgocka, Galeria w Tuszynie, Tadeusz Papis, Kościół i klasztor Selezjanów, Lutomierz Kopernika 6, Przemysław Sowiecki, Grodzisko w Tumie, Radosław Trzciński, Rzeka Grabia, Agnieszka Wojtera, Łódka. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Witamy Państwa, tym razem online, z powodu pandemii. Galeria Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego jest nieczynna dla zwiedzających, ale chcielibyśmy podzielić się efektami konkursu fotograficznego Piękne i Nieznane Zakątki Ziemi Łódzkiej w obiektywie jej mieszkańców, sfinansowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Z nami jest laureat pierwszego miejsca, pan Arkadiusz Dalak, którego fotografia Lasu Krzyk, zrealizowana, może to nietypowe, w lesie miejskim w Arturówku, no, zachwyciła jurorów. I proszę powiedzieć nam o kulisach powstania tego zdjęcia. Przede wszystkim witam wszystkich i cieszę się, że zajęłem pierwsze miejsce. Jest to dla mnie ogromna niespodzianka, naprawdę. A zdjęcie powstało w taki dzień jak dziś. Po prostu spakowałem sprzęt, wsiadłem w samochód, pojechałem do Arturówka, do takiego swojego miejsca w tym lesie. No i odpaliłem tego drona. No i zobaczyłem, że na ekranie kontrolera pokazała się twarz z obrazu Munka. Więc jak to zobaczyłem, to byłem w ciężkim szoku, że natura taki wzór ułożyła. No i teraz zacząłem robić zdjęcia i tam chyba 100 albo 200 zdjęć powstało. No i jedno z nich możecie Państwo teraz tutaj widzieć. To życzymy sobie w tym roku takiej zimy. Ale ciekawe miejsca, warte sfotografowania, znajdują się także poza granicami Łodzi, czasami w jej niedalekim sąsiedztwie, jak na przykład w Bełdowie, na łowisku niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie sfotografował pan reportażowo, można powiedzieć, pochód krów. Może coś na ten temat jeszcze pan nam opowie. To tak samo wyglądało jak z tym zdjęciem. Po prostu wsiadłem w samochód, wziąłem ze sobą sprzęt i pojechałem robić zdjęcia. A to, że akurat przy okazji spotkałem pewnego pana, który tam pomagał zająć się tymi krowami. Sytuacja się rozwinęła naturalnie. Potem zaganiałem razem z nim te krowy. No a że miałem przy sobie aparat i widziałem, że coś się dzieje, zacząłem to po prostu uwieczniać. I wtedy pamiętam, że tak samo jak przy robieniu tego zdjęcia wpadłem w taki specyficzny rodzaj podniecenia, że coś się takiego w środku we mnie dzieje, że ja czuję, że tu się coś zaczyna dobrego dziać, że tu się dzieje jakaś sztuka. I to uczucie jest super. I wtedy wpadam w taki trans. I to właśnie tak wyglądało. Ja latałem z tym aparatem wtedy jak szalony za tymi krowami, po prostu jak reporter wojenny dosłownie, żeby złapać ten Ale praca kadr. Ma też ciekawą kompozycję. Tutaj pobawił się pan kadrem, bo zdjęcie jest jakby podzielone na kilka sekwencji, które razem no, tworzą rodzaj, można powiedzieć, takiego fotograficznego dzieła sztuki. Czy pan miał świadomość, robiąc zapewne wiele ujęć, że ta kompozycja jest taka wyjątkowa, że to jest takie szczególne miejsce, nastrój, chwila, którą należy uwiecznić, bo za chwilkę to minie i skończy się ta aura. Tak było. Czułem, że ten moment trzeba złapać, natomiast sądziłem, że coś z tego wyjdzie fajnego. Rzadko mi się moje zdjęcia podobają tak naprawdę. Często mi w nich czegoś brakuje. Zawsze potem oglądam te zdjęcia, wydaje mi się, że można było to zrobić jeszcze lepiej. Natomiast pamiętam, że kiedy przeglądałem zdjęcia z tamtego dnia, z tej wyprawy do Bełdowa, no to ten kadr gdzieś mi tam w głowie został. Mówię, dobrze, zajmijmy się nim. No i zacząłem się tym zdjęciem, powiedzmy, bawić. I tutaj myślę, że kluczem było kadrowanie, że udało się ten kadr tak skomponować, że tam są te warstwy. No i cieszę się, że również Państwu przypadło to zdjęcie do gustu. Wspominał Pan, że te zdjęcia trafiły też do rąk właściciela łowiska, czyli właściciela tych zaganianych krów.
Jak zareagował? Czy podobało mu się? Tego dnia, jak zadzwoniłem oczywiście do tego pana z informacją, że chce przyjechać, przywieźć mu te zdjęcia, natomiast niestety tego nie było na tym biurze, gdyż zaganiał krowy. Natomiast jego córka tam te zdjęcia odebrała ode mnie, no i podobały jej się te zdjęcia. Natomiast będę jeszcze dzwonił do tego pana sam, zapytam go, jak mu się te zdjęcia podobają. No i wspomnę mu przy okazji, że to zdjęcie również tutaj znalazło się w wystawie. Proszę też mu powiedzieć, że takie ujęcia to również promocja naszego województwa i różnych ciekawych miejsc, bo temu, powtórzę to, podkreślę, temu ma służyć ten konkurs. Pokazywania, że województwo łódzkie ma wiele interesujących zakamarków, wiele ciekawych miejsc. Ono jest trochę może niedocenione jeszcze turystycznie, ale takie projekty jak nasz kalendarz i wystawa mają to zmienić. Nie ma z nami niestety laureata drugiej nagrody, pana Radosława Trzcińskiego, leśnika ze Spały, który z racji zapewne nawału obowiązków w okresie przedświątecznym nie mógł dotrzeć do siedziby Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, ale prezentujemy jego nagrodzone zdjęcie. Pan Radosław zapewne z racji zawodu często jeździ po naszym województwie, dociera do miejsc odludnych, nieznanych, intrygujących, takich jak ruiny dworu w Krąkowie koło Warty. Uwiecznił je jesienią i ta jesienna aura buduje nastrój tej kompozycji. Dwa samotne drzewa na pierwszym planie podbijają symboliczne znaczenie tego zdjęcia. Dwór w Krąkowie zaintrygował go swoją architekturą, opuszczeniem, niszczeniem, ale to jest miejsce, które na pewno nie straszy, a zachęca do odwiedzania. Jest z nami również laureat trzeciego miejsca, zdobywca trzeciej nagrody, pan Tadeusz Papis, łodzianin, który od wielu, wielu lat zajmuje się fotografią, w tym fotografią przyrody, chociaż interesuje go pokazywanie ciekawej architektury w krajobrazie i zwycięskie zdjęcie jest tego świetnym przykładem. Pan Papis uwiecznił moment wjazdu niekursującego już niestety tramwaju linii 43 pomiędzy Kazimierzem a Lutomierskiem. Proszę nam powiedzieć kilka słów o kulisach powstania tego zdjęcia. No, jest to efekt jakichś tam wypraw w okolice Łodzi z kolegami. Właśnie interesował nas Lutomiersk. Właściwie tam zmierzaliśmy, a po drodze coś takiego się pojawiło, bardzo ciekawego. I potem, drążąc historię tego, dowiedziałem się, że to jest bardzo ciekawy obiekt. On powstał w roku 1932. Jako przedłużenie linii Łódź-Lutomiersk. Jest to most, jak widać, stworzony z kratownic zlimitowanych, więc to jest bardzo taka konstrukcja już w tej chwili historyczna. W zasadzie w tej chwili most jest już, nie kursują te tramwaje, natomiast raz do roku, znaczy może częściej, taki klub miłośników starych tramwajów obsługuje taki stary tramwaj, który tam jeździ na tej trasie i można się wybrać na bardzo ciekawą wyprawę. Po drodze zwiedzając masę jeszcze innych ciekawych rzeczy między Łodzią a Lutomierskiem. I drugi taki most identyczny istnieje w Rzgowie i on właściwie przypomina dokładnie ten, tylko jest wcześniejszy, bo pochodzi z okresu 1915-16. Także warto i tam zainteresować się tym, tym bardziej, że tamten most jest podświetlany w nocy, o ile ja wiem. No, to się jakoś wpisuje w moje zainteresowania architekturą miejską i szukam takiego nowego spojrzenia na to i jakby realizację potrzeb człowieka w tej architekturze, nie tylko takich czysto przyziemnych, ale również jego potrzeb estetycznych i może nawet metafizycznych. Te stare konstrukcje właśnie, które pozostają i już są właściwie nieprzydatne, są najlepszą ilustracją tego, dlatego że one, widać ich związek z przyrodą i jednocześnie z potrzebami człowieka. Jakoś wpisują się w te potrzeby
człowieka w, no zresztą nie tylko takie konstrukcje, ale również budynki. To wiele tutaj mamy ciekawych przykładów w Łodzi i w okolicy tego typu rzeczy. A ja wrócę jeszcze do kulisów powstania tego zdjęcia, bo tutaj mamy też taki akcent reportażowy, że pan uchwycił moment, kiedy ten tramwaj linii 43, pewnie te tramwaje rzadko kursują, nie tak często jak w Łodzi, wjeżdża na most. Tak. Czy trzeba było dużo, długo czekać na uchwycenie tego momentu? Myślę, że tak około 40 minut z kolegą czekaliśmy na ten wjazd tego tramwaju, a to było bardzo ważne, no bo sam most to nie jest... Ale rzeczywiście, to tak, troszeczkęśmy się naczekali tutaj. No i na pogodę odpowiednią, żeby te chmury właśnie się pojawiły jakieś takie. Także no myślę, że ktoś, kto się teraz tam wybierze w odpowiednim okresie, kiedy te tramwaje kursują, no, będzie miał atrakcję zobaczyć, co, jak to funkcjonowało kiedyś, jak to wygląda teraz. Panorama lutomierska zainspirowała pana do zrealizowania drugiego zdjęcia, które znajdzie się na wystawie. To szczególna okolica, że pan tak często chętnie ją penetruje? Tak, to jest ciekawe, bo tam się znajduje klasztor Salezjanów i jednocześnie szkoła, która kształci organistów. Jest też bardzo ciekawy kościół architektonicznie. No, myślę, że to jest ciekawe miejsce w ogóle. W ogóle Lutomiersk jako takie miasteczko blisko położone, blisko Łodzi, ale zachowało ten stary styl jeszcze minionej epoki. To jest warte zwiedzenia i obejrzenia. Takie wyprawy są bardzo ciekawe, inspirujące, myślę. Czyli poszukiwanie ciekawej architektury, w tym przypadku możemy powiedzieć zabytkowej, bo most jest przedwojenny, w kontekście pejzażu, krajobrazu, tak? Tak, to się wpisuje w krajobraz, no to jest jakoś, może się wpisuje właśnie w te ekologiczne potrzeby człowieka, który łączy jakby, powinno, przynajmniej tak powinno być, architektura powinna się dobrze wpisywać w krajobraz. Tutaj ten krajobraz Neru jest... Zresztą tam się odbywają też spływy kajakowe tutaj i to jest takie miejsce już właściwie turystyczne, można powiedzieć. Nie utraciło swój charakter użytkowy, ale nie straciło swojego uroku i wydaje się, że jest ciekawe. Miejmy nadzieję, że potencjał turystyczny wykorzysta również wieś Kazimierz. Bo nie wszyscy wiedzą, że w naszym województwie jest taka miejscowość. Wszyscy znają Kazimierz nad Wisłą, który przecież jest szalenie popularny wśród artystów, miejsce wycieczek, wypraw, festiwali filmowych, a nasz podłódzki Kazimierz może czeka na swoje odkrycie dzięki takim osobom jak pan Tadeusz Papis i ich fotograficznej pasji. Miejmy nadzieję, że również staną się kiedyś popularne. Może nie tak jak Kazimierz nad Wisłą, ale może inne walory tego miejsca zostaną wydobyte. Także apelujemy, żeby i takie miejsca penetrować, promować, szukać ich uroków, szukać pięknych i nieznanych zakątków.